Proszę Państwa, każde tego typu wydarzenie jest dramatem. Dramatem dla tych, którzy stracili tu w tym przypadku towar czy to, co było przedmiotem ich aktywności zawodowej. Na szczęście z tych informacji, które nam przekazano, czy przekazuje się i przekazano, nikt nie zginął. Sprawę, czy było to ewentualnie podpalenie, wyjaśnić musi policja i prokurator. Ja rozmawiałem z panem prezesem Gradem z Lubelskich Dworców. Wiemy o tym, że w tej chwili nie mamy potwierdzonych informacji o jakichkolwiek ofiarach i to jest szczęście w nieszczęściu, bo tak duży pożar i te małe wybuchy, które tam były, pokazujące jednak na przechowywanie w różnych towarów, być może w sposób nawet nieuprawniony, pokazują, jak duże było to zagrożenie. I na dzień dzisiejszy to jest jedyny komunikat, który możemy sformułować i rzecz jasna z zarządem Lubelskich Dworców będziemy tutaj na bieżąco współpracować.